Współczesna medycyna praktycznie opanowała większość śmiertelnych chorób zakaźnych w krajach rozwiniętych. Wyjątkiem jest grypa. Wirus grypy z uwagi na swoją szczególną cechę, jaką jest duża zmienność i skłonność do mutacji, każdego roku powoduje epidemię na całym świecie. Powikłania pogrypowe są szczególnie groźne dla zdrowia, a w skrajnych przypadkach śmiertelne. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze i chorujące przewlekle. Mimo to prawie każdy z nas zna kogoś, kto twierdzi, że nie warto szczepić się przeciw grypie, bo każda szczepionka, zanim pojawi się na rynku, już jest przeterminowana, bo szczepy zdążyły już zmutować. Nie wierz w mity, zaufaj nauce i postępowi w medycynie. Powołanie przez Światową Organizację Zdrowia Globalnej Sieci Nadzorowania Grypy GISN, która stale monitoruje zmiany w obrębie wirusa grypy, pozwoliły znacząco obniżyć zapadalność na tę chorobę. Każdego roku zbieranych jest 175 tysięcy próbek i opisywanych 2000 wirusów grypy. To skomplikowany i żmudny proces, który pozwala na zidentyfikowanie wirusów aktualnie krążących w środowisku i przygotowanie odpowiedniej szczepionki na dany sezon. Zanim dasz się ponieść emocjom, zapoznaj się z faktami.